Przepraszamy, trenerze, ale ta wycieczka była taka... nudna! Sam się o tym przekonałem. Spędziłem na niej kolejne 3 długie godziny. Jest jeszcze jedna sprawa, trenerze. Nie wiemy, gdzie jest Tygrys. Tygrysem się teraz nie przejmujcie. Skupmy się na strategii na mecz. Mamy pełny skład, więc pełna koncentracja. Tygrysie! Pamiętaj, przyjacielu, żeby ten obrót działał, musisz używać dżingi. Dzięki. Wiem już wszystko, co trzeba. To przynajmniej zrób coś dla mnie, okej? Co? Daj tę ulotkę swoim kumplom! Witamy na meczu Palmentieri kontra Supa. Strikers na żywo ze stadionu Ramba. Brazylijscy mistrzowie wystawili najmocniejszy skład. Wśród Supa Strikers brakuje skrętnego Tygrysa. Skoro jeden z czołowych zawodników nie zagra, czy Supa Strikers przygotowali plan B? Tak, wszystkie podania idą do Dryblasa. O, niestety dla Supa Strikers Edwin przygotował swoich zawodników na tę sytuację. Mamy bramkę! Przepiękny gol w wykonaniu mistrzów samby. Brak Tygrysa, więc nie ma długich podań. Fani Supa Strikers pewnie trzymają kciuki, by zespół miał swój plan C. Wydaje mi się, że właśnie przybył plan A. Świetnie! Woohoo! Co tu dużo mówić? Rio jest super miastem. Gdzie byłeś? To, że nie wychodzisz na murawę, nie znaczy, że drużyna ciebie nie potrzebuje. Mogę ich nie tylko wesprzeć. Mogę zapewnić zwycięstwo. Czyli? Moje tornado z powrotem wraca do gry. Supa Strikers decydują się na pierwszą zmianę. Skrętny Tygrys wchodzi za Lankiego. Hej, nic nie rozumiem. Jeśli Tygrys jest planem A i pojawia się po planie B, to znaczy, że plan B jest planem A, a plan A jest... Muszę to sobie rozrysować. Skrętny Tygrys przy piłce. Czy zmieni losy meczu? Jeśli jest w stanie to zrobić, to na pewno tym. Jego popisowy ruch tylko do góry nogami. Pewnie dopiero jest w fazie testowej. A co z twoim tempem, Tygrysie? Potrzeba nam szybkich kontr. Co się dzieje ze skrętnym Tygrysem? Musi zacząć używać dżinga. Czego? Ciekawe, że o to pytasz. Wow, Tygrys autentycznie daje z siebie wszystko. Jaka szkoda, że już po gwizdku. Tak, ile można czekać, aż Tygrys zakończy ten ruch? Podsumowując, Supa Strikers wypróbowali plan A, plan B, plan A plus B, ale gdy plan A okazał się planem B i A plus A to 2A, to czy mieli dwa takie same plany? Dajcie więcej papieru. Egoistyczna gra? Ignorowanie poleceń? To do ciebie niepodobne, Tygrysie! Wykonywałem tylko mój popisowy ruch. Jestem sobą bardziej niż przez ostatnie dni. Przecież jeden ruch to nie wszystko, co umiesz. Tak, właśnie. To dlaczego nazywam się skrętnym Tygrysem? Hej, kolego Tygrysie. Pewien inteligentny gość dał mi kiedyś bardzo cenną radę. Miej zawsze otwarty umysł. Nigdy nie wiadomo, czego się możesz nauczyć. Macie rację. To oczywiste. Tak bardzo chciałem odzyskać swoją tożsamość, że zgubiłem ją.
I nie tylko was powinienem był posłuchać. Przed nami druga połowa meczu i mamy niespodziankę. Palmentieri ponownie atakują. Tak, ale wszyscy zadają sobie jedno pytanie. Ponieważ plan B był planem A, plan C jest w takim razie planem B. Więc czy Super Strikers mają plan C, który może być planem D? Jestem pewna, że tego pytania oprócz ciebie nikt nie zadaje. Donaldo przy piłce. Tygrys już się na niego czai. Poczekaj, aż przeciwnik wykona pierwszy ruch. A kiedy straci swoją czujność... Kontratakuj! Najpierw odwrócone tornado, a teraz wirująca kipka? Co dalej? Specjalność dwa w jednym. Przejście z obrony do ataku w jednej chwili. Faktycznie, świat Palme nagle stanął na głowie. Tygrys to najprawdziwszy bohater. Kiedy wychodzi na boisko w takiej formie, jest planem A, B, C i D. Oczywiście, że dam ci autograf. To 004555. I to jest życie. Lepsze niż nasza wycieczka, co nie, trenerze? Ha! Nie mogę się nie zgodzić. Wykonałeś tornado do góry nogami. Jakim cudem opracowałeś taki ruch? Miałem lekcję u mistrza capoeiry. Wow, ten obrót robi wrażenie. Racja, stary. Zapłaciłbym każde pieniądze za taką lekcję. Marzenia się spełniają. Dzisiaj macie szczęśliwy dzień.